Wzwyż ręce me, wzwyż. Z moich ust chwała brzmi, sercem pełny wdzięczności. Błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę, sercem pełnym wdzięczności. Błogosławić Cię chcę. Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, oczywiście to słowo serdecznie, wiemy dokładnie, brzmi bardzo właśnie tak, tak, że tak powiem przekonywująco, ponieważ jesteśmy w miesiącu czerwcu, a miesiąc czerwiec to miesiąc serca. Zuzia zachęciła nas do tego w swoim śpiewie, żeby właśnie to serce zauważyć, żeby w to serce zanurzać się i żeby też w tym sercu rozkochać się, sercu, które podkreślam jeszcze raz, zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Jest, proszę Państwa, miesiąc czerwiec, on się bardzo mocno rozkręca, dzisiaj jest 11 dzień tegoż miesiąca i oczywiście jest tak zwany okres zwykły, jeżeli chodzi o czas liturgiczny. Co to znaczy okres zwykły? Jest to właśnie czas, kiedy spotykamy Pana Jezusa działającego publicznie. Pan Jezus naucza, Pan Jezus spotyka się z ludźmi, Pan Jezus karmi tych ludzi, uzdrawia tych ludzi, Pan Jezus pociesza tych ludzi, oni idą za Nim, on idzie razem z nimi, Pan Jezus powołuje apostołów, Pan Jezus działa właśnie publicznie. Jak wiemy, taka działalność publiczna Pana Jezusa trwała na ziemi 3 lata. Zakończyła się bardzo smutno, bardzo tragicznie, bo zakończyła się Wielkim Piątkiem, a więc zakończyła się Jego zbawczą, ale też, mówiąc po ludzku, bardzo, bardzo tragiczną śmiercią. Kochani, no właśnie, jest 11, jak powiedziałem, czerwca. Jest też to 10. niedziela zwykła, w okresie zwykłym, rok A, to podkreślam, rok A, czyli Ewangelia z roku A, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No i oczywiście, jeżeli mamy 11 czerwca, to znaczy, że w tym tygodniu będzie taka bardzo ważna data, mianowicie 13 czerwca. W tym dniu wspominamy świętego Antoniego, solenizantką, panią Antoniną, solenizantą, panną Antonim. Składam najlepsze życzenia, pozdrawiam też bardzo serdecznie i życzę, żeby wasz patron, kochani, był patronem takim bardzo ważnym w waszym życiu. Jest to imię, które kiedyś było niezbyt popularne. Dzisiaj zobaczy, prawie co drugi chłopak nosi imię Antoni. Wołamy pięknie Antoś, czy po prostu Antek, czy Antoni, jak powiedziałem. Także niech właśnie ten święty Antoni, który jest tak bardzo popularnym świętym, który jest patronem od spraw beznadziejnych, jeżeli coś zgubimy, jeżeli gdzieś czym się zawieruszymy, wtedy zwracamy się do świętego Antoniego. Prosimy go, żeby on stanął obok nas i żeby pomógł nam szukać tego właśnie, czego, co żeśmy zgubili. Święty Antoni, módl się za nami. Poza tym, kochani, jeżeli chodzi o 13 czerwca, to oczywiście to data fatimska. Jak wiemy, Fatima, objawienie Matki Bożej Fatimskiej rozpoczynają się 13 maja, 13 maja, przypominam, czerwca, 13 lipca, 13 sierpnia, 13 września, 13 października. Zatem będziemy mieli drugi miesiąc takich objawień 13 czerwca. Jest to okazja do tego, żeby pomodlić się, proszę Państwa, pomodlić się do Matki Bożej Fatimskiej i żeby wsłuchać się w jej zaproszenie, czy w jej polecenie, do czego ona nas zaprasza, do przemiany, do pokuty. Pokuta, proszę Państwa, to nie jest jakaś kara, bo my tak często pojmujemy pokutę, za pokutę coś zrobisz, a więc podpadłeś i dlatego właśnie ta pokuta, czyli właśnie jakaś tam kara. Nie, proszę Państwa, pokuta nie jest żadną karą, nie jest żadną zemstą. Pokuta to przemiana, my jesteśmy wezwani do pokuty, czyli jesteśmy wezwani do przemiany. Poprzez taką przemianę nasze życie uszlachetniamy, nasze życie staje się życiem bardziej takim Bożym, bardziej ludzkim i bardziej też na pewno podobającym się Matce Najświętszej, jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Dlatego też właśnie Maria zachęca nas do tej pokuty, jednocześnie Maria zachęca nas do odmawiania różańca, chociaż różaniec to taki czas, kiedy bierzemy go do ręki w miesiącu październiku, ale proszę Państwa, jest bardzo, naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy codziennie odmawiają cząstkę różańca, a są tacy, znam takie osoby, które odmawiają cały różaniec, a cały różaniec to są cztery części, są tacy ludzie. Może siostro, bracie, należysz też do takich ludzi, dlatego polecam modlić się na tego rodzaju modlitwie, bo ona jest modlitwą naprawdę cudowną i też na pewno i naprawdę bardzo, bardzo skuteczną. Proszę Państwa, no właśnie, dzisiejsza niedziela, jest to 10, jak powiedziałem, niedziela zwykła i gdy będziemy, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy,
ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników, zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebuję lekarza zdrowi, ale ci, którzy mają się źle. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem po to, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Kochani, no mówiłem właśnie, że jesteśmy w okresie zwykłym, czyli kiedy Pan działa publicznie, i tu widzimy oczyma naszej wiary i poprzez fragment Ewangelii Mateusza, jak to właśnie Jezus działa publicznie, spotyka się z ludźmi, powołuje tych ludzi. Tym razem, jak słyszeliśmy, powołał świętego Mateusza, który siedział na komorze celnej, ale znalazł się w takim towarzystwie bardzo podejrzanym, przynajmniej dla niektórych, a mianowicie poszedł do grzeszników, mało tego, poszedł i zasiadł z nimi do stołu. Razem z nimi rozmawiał, modlił się, jadł. I co wtedy stało się? No oczywiście faryzeusze, którzy to zobaczyli, zaczęli bardzo mocno szemrać i podejrzewać Jezusa. Dlaczego właśnie On jada z grzesznikami i faryzeuszami i różnego rodzaju innymi ludźmi grzesznymi? I wtedy Jezus mówi: niezdrowi potrzebuje lekarza, ale ci, którzy źle się mają. Kochani, niezdrowi potrzebuje lekarza. Ci, którzy się mają źle. My do takich należymy, bo jesteśmy grzesznikami. Jeżeli jest do nas Jezus przychodzi, to zasiada razem z nim, razem z nami zasiada. Razem z nami zasiada po to, żeby nas wzmocnić, po to, żeby dać nam do zrozumienia, że nasz grzech to jest nasze zło, które trzeba wyeliminować. On zasiada z nami po to, żeby nas uzdrowić. Uzdrowić nie w sensie ciała, chociaż także, ale przede wszystkim w sensie naszego ducha. Dlatego też módlmy się do Chrystusa, który zasiadł z grzesznikami, zasiadł z celnikami, faryzeuszami, żeby także z nami zasiadł, bo my też po części jesteśmy właśnie takimi faryzeuszami czy takimi celnikami. Mamy w sobie bardzo wiele wad, te wady świadczą o nas bardzo źle. Walczmy z tymi wadami przy pomocy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Niech On z nami zasiądzie i niech poprzez swoją obecność wzmocni nas i zrazi nas do grzechu i sprowadzi nas, czy prowadzi nas na drogę pełną miłości, gdzie jest bardzo dużo dobra, gdzie jest po prostu On. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy czerwcowy rozpoczynający się tydzień, który coraz bardziej nas przybliża do końca roku szkolnego 2022-2023. Dziękuję bardzo, zostańcie z Bogiem.